Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Dzień dobry, witamy w podcaście Coffee Spot z Polska w kolejnym odcinku. Jest ja z nami Wojtek Nowak, ten Wojtek Nowak, architekt, właściciel studia architektonicznego NOWW, no i projektant w wielu, przede wszystkim krakowskich kawiarni. Bo przyjechał do nas z Krakowa. Cześć, bardzo mi miło, tak wszystko się zgadza. <laughs> Bardzo miło nam Ciebie gościć. Od tego zacznijmy. A no, staram się każdą rozmowę zacząć od pytania. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawkę w życiu? E, tak, słuchajcie. Pamiętam ją bardzo dobrze, bo to było stosunkowo niedawno, nie, niedawno temu. E, pamiętam jak. E, ja nie piłem kawy do 30 roku życia. Oj, i I właśnie wtedy... się zastanawiałem. Yeah. Bo jak ja się jak to mogło być całkiem niedawno i chciałem cię od razu poprawić, ale nie pierwszą kawkę w tym tygodniu, nie pierwszą <laughs> kawkę dzisiaj. Jeszcze masz bluzę, Arket Cafe, to Tak jest. E, e, tylko, tylko naprawdę pierwszą w życiu. No to jak to było po 30, to super historia. No, dokładnie tak było. Kawa była taką rzeczą, której. Stwierdziłem, że nie potrzebuję, a wręcz miałem wrażenie, że mi nie, nawet zapach nie podchodzi. Cały czas się czułem dość energetycznie, więc mówię: po co, po co mi ta kofeina i tak to jakby kojarzyłem? I słuchajcie, wpadł mi projekt, projekt palarni kawy. Dokładnie coffee, coffee Proficiency. Moja znajoma architekt zaprosiła mnie do projektu, i zacząłem chodzić na spotkania, i dostałem ten czarny eliksir, który smakował dla mnie tak. Dziwnie, że wręcz, wiecie, no, trochę ukrywałem to, że co, co, że ok, że mi smakuje, ale a nagle się okazało, że e, drugie, trzecie spotkanie. Ja mówię, tak, tak, poproszę. Jak propon proponowali, to ja chciałem tego więcej, więc e, wtedy nagle kawa mi posmakowała i zobaczyłem, że ta kawa to jest coś zupełnie innego, więc. Od razu wszedłem trochę na picie kawy, wiecie, nie mlecznej cappuccino, mm -hmm. e, tylko po prostu już e, czarnych przelewów, co... Idealny klient. <laughs> no, więc tak, więc poprzez projektowanie palarni e, poznałem smak kawy. Czyli... Super, nie, pewnie do tego dojdziemy jeszcze w rozmowie, ale Wojtek, ty byłeś też właścicielem kawiarni. Tak, tak. Jakby poznałem ten biznes od, od kuchni. Ale, ale najpierw, rozumiem, był projekt palarni, później były inne projekty, później była własna kawiarnia, tak, a teraz tak, tak. projektowanie. Wiecie, projekt tych własnych kawiarni to był trochę świadomy ruch, bo ja przez lata pracowałem w dużych biurach architektonicznych, gdzie robiliśmy nie wiem, galerie handlowe, hotele. Ja byłem tylko jakimś tam trybikiem, który jest w dużym zespole. Natomiast e, ja czułem mniejszą skalę, a, czy jakby tak no, wnętrza do mnie zawsze przemawiały, a bardzo chciałem wejść na ten rynek projektowania gastronomii. Tak mówię, dobra, no jak to zrobić? Muszę chyba pokazać, że sam umiem i sam sobie będę inwestorem. Zrobiłem pierwszą kawiarnię, gdzie cały design był jakby spod mojej ręki. Pierwsza była Fika? Tak, tak, tak. Fika była pierwsza. Ambitna, malutka, ale był taki plus, że nad nią zaraz miałem swoją, swoje biuro. To taka krakowska dziupla wychodziło się na zapleczu Pamiętam. po drabinie. <grym> to był 2018 tak. rok? O słuchaj, e, ja mam słabą pamięć do dat. Pamiętam, to było tak, zaraz po, po naszym przewodniku, bo to rozmawialiśmy chyba, o tak, tym. Tak, tak, tak że więc już... to musiało jakoś być mm -hmm. tak. Mm -hmm. No i mała fika jakoś tam się w, chyba ludziom polubili. A, i to było też plusem, że ja tam zawsze byłem na miejscu, więc uwierzcie mi, ale praca architektoniczna tam była trudna. <głosy> <głosy> Bo zawsze, zawsze schodziłem na dół i, i przyjmowałem gości. Okej, okay. no i, i co było dalej? I jak doszło do kolejnych. Co, klik, klik. Nie, w tak. ogóle jeszcze powiem, dlaczego Cię zainteresowało projektowanie kawiarni? Dlatego, że uważam, że to jest trochę niewdzięczne, dlatego że ani to nie są duże budżety. To jakby pieniądze to na pewno nie jest powód, żeby projektować gastronomię, a przynajmniej nie tego typu gastronomię. Bo gdybyśmy projektować kolejne iteracje Starbucksów, czy Nero być może, chociaż nie wiem, jakie tam są budżety, to może tak, ale do te małe kawiarnie wydaje mi się, że nie. Na pewno nie jest to łatwy klient. Myślę, że jest to często klient, który rozpoczyna dopiero swoją przygodę, w cudzysłowie, z gastronomią, więc on jeszcze do końca też nie wie, co musi być w tym lokalu gastronomicznym i do tego musisz bardziej jeszcze kierować, szczególnie przy takich rozwiązaniach funkcjonalnych. Więc to chyba też nie jest ta, to, to. Dlaczego ta gastronomia? Co, znaczy, co, co się eee, tak przyciągnęło? Co było tym magnesem? Powodów jest kilka. Pierwszy to jest to, że po prostu sam lubię te tematy gastronomiczne. Natomiast y, stricte dla fejmu. <grywa> Wiecie, jak się, projektuje no super. jak się projektuje mieszkanie, to się projektuje dla trzech osób. I te trzy osoby to wi wiedzą, jak to wygląda, no te trzy ewentualnie partale, jakieś tam, to tam, tam, to jakaś tam publikacja. Znaczy nie no, jeżeli jest dobrze na to mieszkanie też, jeżeli ta, to nie jest no ta, mieszkanie, ta, to poika. Natomiast super jest, jak y, tą, to, to dzieło, tą pracę, może z tego skorzystać więcej osób i więcej osób może tam przebywać, poczuć klimat. To, to jest coś, co mnie kręci na pewno w projektowaniu, dlatego poszło na, na taką użyteczność publiczną, tym bardziej właśnie na gastronomię gdzie czuję, że to jest po prostu przyjemne też dla później, dla użytkownika. No dobra, no i czym się różni projektowanie kawiarni od projektowania innych lokali? O, to jest tak szeroki temat, że <laughs> mam ograniczoną ilość czasu, natomiast. Jakby projektowanie kawiarni, zwłaszcza jakieś speciality. Speciality, jakby nazwa speciality w projektowaniu kawiarni daje nam w projektowaniu to, że możemy trochę bardziej poszaleć. W sensie możemy zaryzykować i stworzyć coś nie sztampowego. Pewnie to jest trochę w stosunku do nazwijmy do zwykłej kawiarni, to jest, nie wiem, chociażby kawiarnią przy lobby hotelowym, gdzie musimy jeszcze troszkę inaczej na to patrzeć. Czy na dworcu załóżmy kawiarnią, wiecie, w przelocie. Więc y, projektowanie kawiarni, powiedzmy, speciality daje nam ogromne pole do popisu, i to widać, mi się wydaje, że zwłaszcza na polskiej, y, polskiej scenie projektowej, ale tutaj to też jest zawiłe, więc y, wiecie. Y, Myślę, że mogę to rozwinąć ogólnie. Widzę po prostu Rozwijaj, duże... rozwijaj, tak, rozwijaj. Tak. No my, my, chłoniemy, my chłoniemy, my tak, chłoniemy. Tak. Słuchajcie, bo widzę, widzę bardzo dużą jakby różnicę w projektowaniu kawiarni chociażby nie wiem, w, w, w Skandynawii, projektowaniu, w, w, niech będzie w Czechach, projektowaniu w Polsce. Uważasz, że jest styl w Polsce? E, tak, ale no, nie chcę też negatywnie określić, bo jest masa świetnych kawiarni. Mhm. Ale ja mam takie spostrzeżenie, i może sam byłem też, albo czasem jestem pewnie ofiarą tego wszystkiego, że mam wrażenie, że w Polsce się przeprojektowuje wnętrza. Hmm. Każdy chce być jakby bardziej oryginalny, każdy chce zrobić coś takiego już. Jakby mało kontekstu bierze pod uwagę, nie, nie, nie do końca patrzy na to, z czym ma do czynienia. I trochę za bardzo chcę czasem że, y, po prostu zmienić tą przestrzeń. Tak mi się wydaje. To jest. Y, y, tak mówię, że ja pewnie też wiele mam takich projektów, gdzie trochę też mnie to jakby skusiło. Przekombinowałeś. Y, y, tak, gdzie, gdzie może mniej się odniosłem do kontekstu, ale z drugiej strony nie chcę tutaj też mówić na moich kolegów po fachu i na siebie, ale może to być też jakby charakter tego, że, o charakter po prostu przestrzeni, w której się projektuje, bo wiadomo, że mając jakąś tam kawiarnie, która jest w, chociażby nie wiem w jakiejś przestrzeni industrialnej czy w przestrzeni kamieniczej, no to to już jest trochę inny feeling niż po prostu wiecie lokal deweloperski, gdzie obok jest 13 takich samych lokali, mhm. więc tam już trochę trzeba rzeczywiście się nagłówkować i zrobić coś 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 tak jak mówimy przeprojektowanego. Bo, bo po prostu nie mamy aż tak dużo tego kontekstu i tego tych punktów zaczepienia. Więc A to... mówiąc, mówiąc o kontekście, co masz dokładnie na myśli: mówisz o tym wnętrzu, do, którym, do, do którego kawiarnia się wprowadza, czy o samej kawiarni i koncepcie, o czym dokładnie? Wiesz co, kontekst może być e, bardzo szeroki, bo chociażby od samego tego wnętrza, czyli to co mm -hmm. nas otacza. No to, i to jest mam... trudne w Polsce, nie oszukujmy się, krajem, jesteśmy krajem, w którym jest mało ładnych wnętrz, no, dużo tak, budynków tak, zniszczonych właśnie. w trakcie wojny, no. dużo odbudowanych takich jako tako. E, czynsze wysokie, e, biznes trudny, no i później się wybiera te lokale czasem takie. Mm. No tak, tak. Po prostu wybieramy to, co mamy. Tak. Na przykład specyfika Krakowa. Naprawdę jest bardzo mało lokali, gdzie są duże witryny, mm -hmm. fajna mm -hmm. przestrzeń mm -hmm. otwarta. Jest, wiecie, no Kraków to piwnice, piwnice. Kraków to jakieś pierwsze piętra i przerobione mieszkania. Yy, więc, więc to jest trochę tak, że jak, nie wiem, o te, popatrzymy sobie na Wiedeń, gdzie są takie niesamowite lokale, mm. które były już projektowane. To, X rady. lat temu, po to, żeby tam po prostu było, była taka usługa. Mhm. Czy jeden kontekst to rozumiem? Tak. To, to jest z mhm. jakby Kontekst oczywiście nie wiem, budynku chociażby samego, Okolice. tego, co się tam działo, kontekst okolicy. Ee, nawet kontekst jakiejś, niech będzie instytucji, która była w, w, tym, w tym obiekcie. Więc. To, to, to po prostu ten przykład taki mam taki czeski przykład, nie wiem, pamiętacie tą kawiarnię, gdzie są tak dużo bałhausowych krzeseł. Ja sobie z, mam to tutaj <grym> zapisane, ale teraz wypadło z, z głowy, ale, ale a to było coś z, z Rusty nails może? Jak mi pozwolicie, zaczęliśmy na telefon, to. No mogę słuchaj, może spokojnie spojrzeć na to. Telefon. Już powiem, ja Myślę, to że my tutaj... możemy w tym czasie nawet zagadać. Zagadujcie do mnie, ja yy, sobie... nie mam podzielnej uwagi, ale będę. No, no albo ja to nie istnieje takiego do końca ja podzielność uwagi i możemy się tak naprawdę skupić tylko na i, i jednej rzeczy. No, myślę, że takim, na, naszą refleksją z Agą po odwiedzeniu, chyba już 300 kawiarni w Polsce Słuchajcie, na pewno. To, 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 kolektor. O, okay, tak nie Te znaczy, ja Tam Bauhausowe piękne meble, które właśnie są, były stricte odniesieniem do tego, w jakim budynku są. Dlatego mm -hmm. okay. kończąc myśl, Krzysia, że mm -hmm. po odwiedzeniu tych 300 kawiarni. No Mamy trochę przemyśleń też na temat tego, że w Polsce trochę brakuje budżetu i ludzie często wykorzystują po prostu um, meble, które mają gdzieś tam dostępne od znajomych no, tak z poprzednich lokali i tak dalej. Tak a to jest. I... nie jest. a to Ja, ja w ogóle byłbym bardzo daleki od krytykowania czegokolwiek. Mhm. Tylko wydaje mi się, że to też, czego brakuje, to, bo nawet budżet nie musi być jakiś bardzo duży. Nie? Da się zrobić jakąś taką w miarę, może pewnie się skrzywi, że go słyszysz, ale eklektyczną. <laughs> te wnętrze. Da się to czasem zrobić. Da się to pewnie obronić. Tylko, że dużym problemem jest to, że szczególnie w przypadku osób bardziej mojego pokolenia i, i starszego, gdzie może ta wrażliwość estetyczna jest trochę mniejsza, rzadko zwracamy się do specjalistów w tym temacie, bo tak, tak, zbyt tak. często uważamy, że my wiemy, jak to zrobić albo damy sobie sami radę. I to niestety w tym przypadku nie zawsze zagra. Tak, jest a, taki... a, a jeszcze, bo też o tym rozmawialiśmy, przepraszam Aga, ja że tak wchodzę słowa, w słowa ale dzisiaj mam bardzo dużo energii, szczególnie jak na godzinę, którą nagrywamy. Ale też o tym rozmawialiśmy przecież, tak? Że to młodsze pokolenie, to co wnosi do gastronomii, to i inne nastawienie do generalnie do pracy i do tego, ile mogą pracy poświęcić, ale też na przykład do tego, że oni myślą bardziej już kompleksowo o całym koncepcie. Że nie myślą tylko, a otworzę sobie kawiarnię speciality. Nie, ale oni już wiedzą, jaki to będzie klimat, jaka to będzie muzyka, jakie to będzie logo. Nie mówię, że wszyscy tak mają oczywiście, mhm. ale tak jest już bardziej. I jak ma wyglądać to wnętrze. Tak, a to starsze pokolenie Trochę chce, żeby było jak w domu, i mm -hmm. każdy ma w domu trochę inaczej. Tak, no, słuchajcie, ja mam na to też y, tutaj mocną teorię, w sensie spostrzeżenie. Ale trochę się już skończyły te czasy, kiedy wiecie, można było zrobić naprawdę kultową kawiarnię na bazie sklejki pomalowanej na różne kolory, betonu, betonu kwiatków i wrzuconego hierowskiego. Więc mm -hmm. to już trochę. Okej, okay, da się zrobić na tym bardzo przytulne wnętrze. i Jakieś, wiecie, stara lampka mojej babci, która daje miłe, ciepłe, żółte światło. Ale, jakby, nie wiem, dużo już jest takich wnętrz, po prostu dużo już jest takich wnętrz. I one na pewno są przytulne, ale na pewno nie mają tego jakiegoś takiego specjalnego wyróżnika. Hmm. To, no dobra, no to przejdźmy do tego meritum i powiedz nam, jak zaprojektować dobrą kawiarnię. To też zależy, czy dużą, czy małą. Bo no to, to, jest... to może zacznijmy od tej małej. No, ale jeszcze wracając do tych. Tak, przepraszam, mała dygresja, odnośnie tych ludzi, którzy. A słuchaj, to jest podcast dygresji, tak naprawdę. Dygresja, <grym> goni, się... dygresje. To jest podcast czy kawie, rozmowy się toczą ta, ta, swoimi ta, 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 drogami. Ta. Słuchajcie, odnośnie tego, co mówiliśmy odnośnie tych budżetów. To często za tymi projektami stoją naprawdę rewelacyjni ludzie, którzy mają ogromną świadomość, jeżdżą po, po Europie, po świecie, wiedzą jak to wygląda, chociażby w Kopenhadze, Berlinie czy Montrealu, i później chcą, chcą zrobić coś takiego, ściągając jakieś pomysły na produkt. I często te, te koncepty mają ba, bardzo fajnych ludzi za sobą i bardzo dobry produkt za sobą, ale no, nie idzie to często w parze właśnie z tym jakimś tam ogromnym budżetem. Więc to jest. To jest coś, co, co po prostu właśnie trzeba jakoś zawsze wyważyć, złapać ten dobry, spróbować zrobić coś fajnego, mm -hmm. coś takiego strawnego e, i przyjaznego. E, no, gdzieś tam ocierając się czasem o to, że po prostu nawet koncepcja może być bardzo e, bardziej zaawansowana od tego, co później musimy mm -hmm. zrobić, redukcję. I to jest to, co mówiłeś, że rzeczywiście w gastronomii dochodzi się do tego miejsca, gdzie trzeba w którymś momencie ciąć koszty. Bo nagle się okaże, że zrobienie ciągu kuchennego wyszło o 100 tysięcy za dużo, a nie coś było niedoszacowane, a no te rzeczy technologiczne są po prostu drogie. I tu się jeszcze wejdę tylko w słowo i to jest najgorsza rzecz, bo myślę, że słuchają nas też osoby, które myślą o otwarciu kawiarni. I to jest najgorsza rzecz, która zdarza się w tym przypadku, że masz zaplanowany budżet, o ile w ogóle masz zaplanowany budżet, ale zakładam, że masz, i w momencie, kiedy wykańczasz wnętrze, brakuje Ci pieniędzy i wtedy sięgasz po jakieś najtańsze rozwiązania i najtańsze zamienniki, a gość, który wejdzie później do twojej kawiarni, pierwsze co zobaczy, tak. to właśnie to. To właśnie zobaczy nie to, że masz świetną wentylację, nie tak, to, że masz tak. świetny sprzęt zainstalowany, tylko on zobaczy stoły IKEA, smutną paprotkę stojącą w plastikowej donicy, nic nie pasujące do siebie i pomyśl sobie: "Co to za miejsce?" Strasznie wiecie, I wiecie, to jest trochę tak, że często się spotykam z tym, że ktoś mówi, a dobra, to zróbmy to teraz tak, odpalimy to tak, a później za rok to zmienimy, jak to się zrobi, zrobimy zrobi budżet. Nie Tylko, nie że ludzie takiego. odbierają po tym pierwszym wrażeniu. No. Uh -huh. I, I później to już jest naprawdę trudno, e, trudno to nadgonić. Jest, jest, jakiś, rok... wiecie, jest później jakiś refresh, to już nie ma tej, tej mocy, co ktoś wchodzi jakby... Już nie napiszą o nowym miejscu. Tak, zdanie. zgadzam się z tobą całkowicie. Jest rok 2024, otwieram nową kawiarnię, Przychodzę do ciebie, siadamy i w ogóle z czym do Ciebie przychodzą dzisiaj klienci? Czy oni do Ciebie przychodzą z Pinterestem, czy w ogóle z, jeszcze się z Pinteresta korzysta i mówię, chcę takie, takie, takie. A Ty mówisz, pokazałeś mi trzy różne style, zdecyduj się, sobie, co projektujemy. Czy, czy bardziej ludzie do Ciebie przychodzą, że kurczę, podoba mi się takie meble, albo podoba mi się takie meble, albo byłem w takiej kawiarni właśnie w Montrealu, czy, czy może bliżej w Berlinie mm. i podoba mi się to wnętrze, popracujmy nad czymś takim? Czy, 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 czy jak to wygląda? Albo jak chciałbyś, żeby to wyglądało, bo myślę, że to jest ten element edukacyjny rzadko są rozmowy z projektantami o tym, czego oni by oczekiwali od swoich klientów. Wiesz co, najfajniej jest, jak ktoś powie, słuchaj Wojtek, Zrugawiamy. ufam ci. <laughs> Także było dobrze. Zdarzają się też takie przypadki, co oczywiście zawsze jest w konsultacji z, z potrzebami, jakby jakąś tam wizją i, 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 i kierunkiem, który podoba się inwestorowi. Natomiast rzeczywiście zazwyczaj jest tak, że no, rzeczy typu Pinterest, czy Pinterest, czy Pinteresty, Wiem o co chodzi. Plus podobne są inne media, które w podobny sposób działają. To, to może 5% inwestorów, których spotkałem, wcześniej przed zgłoszeniem się do nas. Nie miało czegoś takiego w ogóle jakiejś tablicy inspiracji. Mhm. Niektórzy już robią fajne moodboardy są w sensie, Nie, tak, miało, tak. Czy czas nie czas miało. W sensie wiecie, że ktoś przychodzi jest taką czystą kartką. Zawsze ktoś ma już mhm. jakieś przemyślenia mhm. i mieli ten temat wcześniej mhm. i coś go inspiruje, coś go, coś go kręci zazwyczaj już mamy, mamy jakiś kierunek, aczkolwiek ja zawsze mówię, że słuchajcie, no zaufajcie nam, musimy zobaczyć to miejsce, poczuć to, bo może. Może nam się narzucić coś takiego, co będziemy forsować, żebyście w to poszli, bo, bo w jaki sposób patrzymy na to szeroko, patrzymy na to z doświadczeniem, i, i, i zdarza się tak, oczywiście często, że na, namawiamy na jakiś ruch, żeby to zaryzykować, pójść w tą stronę. Oczywiście w zależności od tego, jak jest to, jak, to, jak uważamy, że jest to mocne. To nasza zaborczość jest na tyle, jakby albo na wysokim poziomie, mm -hmm. albo na troszkę niższym. To też zależy od tego, czy właśnie wnętrze znaczy ma być eklektyczne, czy raczej takie bardziej radykalne. Bo jeżeli ma być radykalny projekt, który jest oparty na jakimś jednym koncepcie mocnym, no to wtedy musimy być bardzo konsekwentni i trzymać to. Teraz będziemy publikować taką. Taką, taką kawiarnię, e, która ma bardzo mocny koncept, oparty tak naprawdę na podłodze, która przechodzi na bar i to przychodzi tak miękko z jednego materiału. I to jest coś tak jakby mocnego, że tam no, musieliśmy postawić na, to, na tą jedną rzecz. Mhm. Natomiast w miejscu, gdzie robimy taką bardziej mieszankę, sałatkę jarzynową, to, e, to, wtedy, to wtedy można sobie pozwolić na jakieś ustępstwa. Aczkolwiek ludzie bardzo lubią takie wnętrze, gdzie jest tak eklektycznie i, i to w pełni rozumiem, że Prawda jest taka, że dużo, przepraszam, dużo takich projektów radykalnych, gdzie masa jest takich projektów chociażby, nie wiem, w Korei, czy gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Gdzie te wnętrza są bardzo surowe, takie minimalistyczne, albo jest jakiś jeden konkretny wiodący mm -hmm. motyw, zachwycamy się tymi wnętrzami. Natomiast odnośnie tej przytulności i tego, jak się to z tego korzysta, nie mam pewności, że to jest super. Nie wiem, czy tam jest super akustyka we wnętrzu, które jest wiecie, całe betonowe i ma tylko metalowe stoliki wystające z ziemi. Wygląda pięknie, ale nie wiem, czy tam Moglibyśmy tak porozmawiać. To też pytanie o, o, właśnie, ten komfort. Czy, czy my chcemy, żeby, to, żeby ta kawiarnia była na tyle komfortowa, żeby tam się siedziało godzinami? Tak, tak. To prawda? To no nie zależy od, od założenia. Tak. Rotacji jakiejś. Tak, tak, tak. E, no dobra, no to ja jednak wrócę do tego swojego pytania o tą ide idealną kawiarnię. Dobrze. No i e, wiemy, że już, że ważny jest kontekst i wykorzystanie tej przestrzeni dookoła. Wiemy, że ważne jest oświetlenie, które powinno być, jak mówiłeś, już o, o ciepłych odcieniach. Czy jeszcze są jakieś takie highlight, na które tak, warto Tak, tak, łapę? Słuchajcie, yy, no, no to właśnie jest trochę wytyczne jaką chcemy mieć kawiarnię. Bo jeszcze, jeżeli chcemy mieć duży przemiał i to, żeby ktoś tam szybko wpadł, wziął kawę, to właśnie możemy sobie na coś innego. Bo jeżeli chcemy, żeby ktoś przesiadywał i czuł się tam yy, ciepło, miło i tak przytulnie, to jest co innego, więc możemy ten pierwszy, ten drugi przypadek rozpatrzyć. Czyli to, że chcemy zrobić kawiarnię, gdzie każdy się czuje dobrze, przytulnie, więc na pewno najważniejsze jest to, żeby. Ja uważam, że bardzo ważne jest strefowanie kawiarni. Czyli to, że. Ok, mamy klarowny bar, który jest. No, często on jest tym sercem, więc na pewno warto przyłożyć się do zaprojektowania takiego baru od strony klienta, żeby on był w jakiś sposób zachęcający, bo to często jest po prostu wizytówka i to jest zapamiętywalny lokal. A oczywiście to, co się dzieje za barem, ta funkcjonalność, to, to, to jest rzecz, którą pewnie zaraz przedyskutujemy. Natomiast to, w jaki sposób siedzimy, to jest bardzo ważne. Ludzie lubią mieć wybór, czyli to, żeby sobie siąść wysoko, żeby sobie siąść komfortowo, tak wiecie, przy takim stoliku, żeby móc zjeść jakąś nawet prostą rzecz i na przykład rozsiąść się w jakiejś pufiastej kanapie i trochę się tam zapaść, i poczuć się tak trochę bardziej cozy. Mm, więc to myślę, że takie strefowanie i, i taka jakby tektonika lokalu, że nie jesteśmy tak zupełnie płasko, tylko że to, jest, że, to że to wszystko trochę tak pływa i, i daje nam opcje, to jest bardzo ważne. I do tego światło jest super ważne, tak, żeby barista widział, co robi, ale z drugiej strony, żebyśmy na sali nie czuli się, wiecie, jak w laboratorium, gdzie mm -hmm. będziemy zaraz sprawdzać jakąś próbkę. Uh -huh, uh -huh. Bo jakby co in, in, inaczej się projektuje światło do pracy, inaczej się projektuje takie, które ma nas w jakiś w taki przyjemny stan wprowadzić, a przebywanie w kawiarni i picie kawy, czy, czy herbaty, to, to tak, to no. sprzyja temu mm -hmm. takie światło. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www A ty jeszcze podpytując o te kawiarnie 2024 roku, yy, a jakaś sugestia odnośnie materiałów, z czego korzystamy, z czego nie korzystamy. Odnośnie mebli, może jakichś takich spostrzeżeń obiegu zamkniętego, że szukamy też mhm, jakichś starszych elementów. No, to co mnie razi zawsze w nowych lokalach, takich świeżutko nowych, to wchodzę do nich i nie, nie, nie poczujesz tam dobrze, przynajmniej przez pół roku, bo to wszystko za nowe. Tak, I tak, i tak. Dlatego uwielbiam jest... scenografów y, serialowych czy filmowych, te ekipy. Byłem parę razy na jakichś planach, gdzie były stworzone lokale gastronomiczne, i oni są tak świetni w patynowaniu lokali, to jest niesamowite. Super, Wchodzisz tak? tam i myślisz sobie, byłem na przykład na planie Warszawianki. Wchodzisz tam i nie mówię o swojej kawiarni, która była w Warszawialce, <laughs> tak mówię o innym lokalu stworzonym specjalnie na potrzeby serialu. Wszedłem tam i pomyślałem, no to jest bardzo, którego mogliby chodzić ludzie. Na maksa. To tak wygląda, wszystko się zgadza. To nie wygląda, jakby było w otwarte z pudełek i przyniesione ze sklepu, tylko jakby to było miejsce z duszą. No, ja mam taki, ja mam taki wyznacznik. Staram się. Jak ognia unikać imitacji. W sensie, jak ma być. E, jak ma być płytka, to niech to będzie płytka, która jest po prostu kwadratową płytką 15 na 15 i nie udaje nic innego, jest po prostu płytką. Mhm. Nie tak, jest... Lastryko to lastryko, a nie wydrukowana tak, lastryko tak, na tak, betonie. Tak. Właśnie i to jest wiesz ten problem, że wchodzisz później z masa właśnie takich e, kawiarni, gdzie wchodzisz, i wszystko jest w tym lastryko, ale to są płytki. Z nadrukiem, to jest sprint. To się nigdy nie zestarzeje, to zawsze będzie wyglądało tak samo, ewentualnie mm. się ubije na mm. i będzie wyglądało wiadomo jak. Tak. Więc musimy, moim zdaniem, przy projektowaniu mm, takiego lokalu, gdzie czujesz się dobrze, a tym bardziej jeszcze lepiej się czujesz z czasem, to trzeba korzystać z, z materiałów, które są re realne, prawdziwe. I co z tego, że ten kamień y się zepsuje? Co z tego, że będą na nim kółka od, nie wiem, wina? Włosi się tym nie przejmują, mają, wiecie, marmury na, na zewnątrz i no okej, okay, no po prostu tak jest, ale ten materiał fajnie dojrzewa. Nawet jak się zniszczy, to to jest zniszczenie nie na zasadzie, o właśnie, że się uszczerbał nam narożnik płytki, tylko po prostu, no... czasu. Tak. I to jest to samo z drewnem, wiecie, z metalem, z kamieniami. Po prostu taka szczerość w materiałach jest bardzo ważna. Pytałeś o rozmiar lokalu, który projektujemy, to jest sobie wirtualnie. No, jest tak jednak w Polsce, że budżety nie są za duże i te lokale są często bardzo małe, a trzeba to upchnąć, pomijając to, że gości w tym lokalu, ale przede wszystkim wszystkie funkcje za barem. Jakie duże to jest wyzwanie dla Ciebie, dla osoby, bo ja też mam rozmawiam z innymi architektami i znajomymi, przyjaciółmi. I no, jeżeli ktoś się nie zna na gastronomii, to on może Ci zaprojektować fajny lokal, ale na pewno niefunkcjonalny z odstępem. Baru. Ty się na hmm. tym znasz, mówiłem o tym, że przychodzą klienci, którzy może się też na tym jeszcze nie znają, bo otwierają swoje pierwsze miejsce, łapiesz się czasem za głowę, jak widzisz yy, yy, rzut lokalu i myślisz sobie, jak to tam wszystko pomieścić, a jeszcze mając z tyłu głowy żyć ten sanepid, musisz to przynajmniej raz tam zajrzeć hmm. i tak. odebrać i klepnąć. No, Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przychodzi z lokalem, który jakby z założenia jest tak nieprzystosowany, że to już zahacza o to, czy on w ogóle da się tam zrobić. Wiesz, że na przykład wysokość jest taka nienormatywna mm -hmm. i trzeba jakieś odstępstwa uzyskiwać. Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jakby ja zacząłem od projektowania małych, jakby małej gastronomii, małych kawiarni, jednoprzestrzennych tak naprawdę. W sensie jedno pomieszczenie, w którym się musiało znaleźć większej rzeczy. A w ogóle jeszcze przed pierwszą kawiarnią miałem food o którym prawie mało, mało kto wie, natomiast miałem food pięknego Citroena HY, gdzie z kumplem architektem sprzedawaliśmy świeżo wyciskane soki. Wojtek, już teraz wszyscy wiedzą. Powiedziałeś to w podcaście. Tak <grym> jest, natomiast y, trochę, trochę nas to przerosło pod kątem czasu. Mm -hmm. y, ja byłem w Krakowie. Marcin w Poznaniu, a food Truck w Warszawie, więc. Okej, okay. no, to brzmi dość skomplikowanie. No, więc... Ale macie doświadczenie w upychaniu. Tak, ogólnie tak. To jest, to jest właśnie projektowanie małej, małej gastronomii jest, to jest właśnie jak projektowanie kampera, gdzie wszystko mm -hmm. musi być na styk. I ta ergonomia jest. I to jest tak, powiem Wam, że zrobić to ergonomicznie to się da. Tylko zrobić to tak, żeby klient nie widział tego całego zaplecza w taki nieatrakcyjny sposób. To jest dość duże wyzwanie. Czyli jak układać to zaplecze, to wszystko i jak to projektować. Żeby ktoś zamawiając nie patrzył do zmywarki. Mm -hmm, mm -hmm. To, to ja mam często to. taki problem na zdjęciach, że robię zdjęcia i potem patrzę, że jest zmywarka w połowie kadrów, albo jak właśnie jakieś takie lodówki. Jak ładnie znaczy w, w, w mieścić, wpleść, przepraszam, lodówkę. W, eee, no w, w tak, tak, bo z tymi lodówkami to jest jeszcze <laughs> inny temat. To jest taki temat, że można byłoby je gdzieś wiecie, wciskać na przykład dużo lodówek pod blat, tylko że. Jakby wiemy o tym, że lodówki często dostarczają sprzedają. No, tak, w sensie a, są kupowane, żeby były dłużej eksponowały, albo ktoś się dogaduje z jakąś firmą, oni wstawiają lodówkę i później nam świeci taka, taki totem, który ciężko jest w jakiś sposób ukryć. No to jest nie lada wyczyn. To... Nie, nie mam na to jeszcze odpowiedzi. Jakoś <grych> można zawsze to ubrać ciekawie, tak, obudować. Po, po, po tych różnych detalach kawiarni, ale tak naprawdę bardzo ważnych i myślę, że ktokolwiek, kiedykolwiek projektował, myślał o swojej kawiarni, to naprawdę to są później problemy. No to ogromny problem, skoro już mówimy o lodówkach, witryny na ciasta. Tak jest. To jest jedna z największych zmur projektowania kawiarni w Polsce i wyposażania ich, dlatego że... Można kupić sobie gotową witrynę e, z jakiejś hurtowni, ale no są w większości paskudne. No, te słupki białe albo czarne, koszmar. że to na, mówię. Blacie. No, no, na blacie. Stawione na blacie, koszmar. Jeszcze ten tak, wywiew tak, na dole tak, albo tak, u góry. Nie tak, da się jest. tego nigdy zabudować dobrze. To nigdy nie będzie dobrze wyglądało, nawet zabudowane. I tak naprawdę jedynym rozwiązaniem byłoby zrobienie customowej chłodni, co się wiąże z ogromnymi kosztami niestety. No I to, to, to jest jedno z, z, z największych wyzwań moim zdaniem w kawiarniach. No. To tak, witryna chłodnicza jest, jest wyzwaniem, aczkolwiek no, są takie rozwiązania typu drop-in, że wrzucamy to w blat i wygląda super. Tylko wiadomo, tak jak powiedziałeś, to jest koszt. Tak. E, te wszystkie inne surowie są obniżone w stosunku do linii, do linii jakby lady, baru. Też da się to zrobić tak, żeby było za, jakby w miarę zabudowane, ale to wi no wiadomo, że to jest zawsze jakieś tam ekwilibrystyka, jak to fajnie zrobić, żeby tą ładną linię baru, baru zachować. Natomiast te stawiane na, na blacie yy, wolnostojące sprzęty, no to, to też wynika stricte, oczywiście jedno to jest budżet, a drugie to jest to jest taki jakby ważny element, który też trochę zahacza o tą wielkość lokalu, czyli to, bo ludzie biorą małe lokale, przez to, że czynsz jest, czynsz jest stosunkowo niski. I włożenie jakby w, ten, w ten lokal jest jakby pieniędzy w zainwestowanie, też ma jakieś tam ograniczone, jakby i taki, że, że jesteśmy w stanie ogarnąć ten budżet. Natomiast mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że to stoliki później i ta ilość miejsca zarabia. I, Dziękuję, że to mówisz. I nagle każdy się boi, wiecie, chcą, chcą wynająć chodę. lokal za 3000. Za 7 już nie, bo to już jest za dużo, ale w tym za 7 załóżmy, zazwyczaj on jest też większy. No, prawda jest taka, że to optymalnie musi być te 40 miejsc siedzących, i to wtedy można naprawdę myśleć o, o fajnej kawiarni i zarabianiu na. na... Trzeba mieć super koncept i, i super jakby być konsekwentnym i czymś się wyróżniać, żeby na małej kawiarni, która nie jest w miejscu takim przelotowym, Zrobić taki wolumen, żeby to się opłacało, trzymając jakby jakość. Sam przechodziłem to, wiecie, na, na fice, gdzie z, z, brałem ziarna z takich różnych palarni i jeździłem tam bezpośrednio i to, to wszystko a, przywoziłem. E, natomiast no, ja cały czas gdzieś tam bardzo się mocno a, ślizgałem, żeby to wszystko, bo, bo kawiarnia miała po prostu w środku sześć miejsc siedzących. Czy więc no, to w lecie, jak jest ogródek i mogą ludzie wyjść uh -huh. na zewnątrz, to jest zupełnie co innego. Ale jednak uh -huh. u nas połowa roku jest taka, że no, tak jak dzisiaj, że... że dzisiaj że... było słońce, więc jakby... Dzisiaj było słońce, a mimo to ja zamarzłem, mimo że z yes. południa jestem. Nie jest to podcast o pieniądzach zdecydowanie, ale trzeba warto sobie uświadomić, że rzeczywiście ten czynsz jest większy, ale już jeżeli chodzi o koszty remontu i wyposażenia, to się nie multiplikuje, to nie jest tak, że kawiarnia 70-metrowa będzie w wyposażeniu i wykończeniu kosztowała dwa razy więcej niż 35-metrowa, bo bar stawiasz jeden, to ale to robisz jedną wentylację. Okej, okay, ona będzie nieco większa, ale też robisz jedną. No nie Klimatyzację to, tak, może tak, większy tak. klimatyzator większej mocy. Tak, ale, ale nie to, się nie mnoży, to nie no. mnoży się tak w sensie 1 do 1, że mamy 70 metrów w kawiarni, bo zazwyczaj to nasz jakby schemat y, funkcjonowania i ten gastronomiczny jest, załóżmy taki sam dla y, tej kawiarni, można zrobić taki sam dla kawiarni, która ma 20 m kwadratowych i ma 70 m kwadratowych, bo to zaplecze możemy tak zaprojektować, żeby podobny produkt wydawała, ale właśnie te to miejsca siedzące to jest y, dla, dla klientów to jest coś, na co uważam, że warto zwracać uwagę. Na to, ile możemy tam włożyć miejsc, ale przy tym wszystkim nie tak, że każdy wiecie, siedzi na sobie. Tylko, że ma trochę oddechu. Bo... To ja mam jeszcze takie pytanie, przepraszam, ten oddech właśnie o, o to, jak sprawić, żeby te osoby siedzące przy stolikach nie słyszały się nawzajem i żeby to było komfortowe, że to jest to siedzenie, żeby nie. Bo są kawiarnie, w których jakby jest szum, a są mhm. kawiarnie, w których dokładnie słyszę, co mówi osoba siedząca przy stoliku obok. No, no, i to, to jest super, że poruszyłaś to zagadnienie, bo w sumie jak ja zaczynałem projektować. To nie myślałem o tym w ogóle, w sensie jaka będzie akustyka. Po prostu robiłem to, co mi się podoba i będzie fajnie. Teraz zwracam bardzo uwagę na akustykę, bo zauważyłem, jak potrafi to drażnić mm -hmm. I, i jak bardzo przez to, że jest albo pogłos, albo prowadza człowieka w stanie jakiejś takiej nerwowości, i, albo poczucia tego, że nie czuje się intymnie, tylko czuje się, że każdy go słucha. Więc bardzo ważne jest stosowanie materiałów, które pochłaniają dźwięk. I e, oczywiście to nie musi być specjalny, wiecie, panel, który, tak jak mamy, jesteśmy tutaj w studio, który pochłania, ale to może być e, chociażby jakaś kurtyna, Posłucham. czy nawet kwiatki, mm -hmm. czy e, no, coś, co rozbija dźwięk albo pochłania. Jest taka zasada, że płaszczyzny, które są naprzeciwko siebie, dobrze, żeby jedna z nich była akustyczna w jakiś sposób i pochłaniała dźwięk. Czyli na przykład, jeżeli podłoga jest. E, pochłaniająca jakaś typu jakiś, nie dywan. Wy, dywan, wykładzina, czy nawet drewno już dość pochłania, to wtedy sufit może być bardziej odbijający. Natomiast jeżeli na podłodze mamy elastryko albo beton, to wtedy fajnie, żeby jakieś łamacze dźwięku się na suficie pojawiły. Jeżeli na dwóch ścianach naprzeciwko mamy po prostu goły tynk, to wiecie, to będzie się odbijało, a jak sobie powiesimy chociażby, nie wiem, jakiś, teraz trzeba, nawet obraz, mm -hmm. to już trochę bardziej pochłania wysokości mają, że nie wiem, jakich jeden stolik jest na jakimś trochę innym poziomie, czy coś, jakby co może jeszcze sprawić, że będziemy lepiej, lecz gorzej słyszeć sąsiadów. No na pewno powiem wam, że bardzo pomaga prawdziwa wentylacja w lokalu, a nie udawana wentylacja w postaci kratki wentylacyjnej, bo sama wentylacja mechaniczna... przyklejona do ściany. Tak, 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 znamy te triki, a zresztą myślę, że panie z mogłoby opowiedzieć i panowie zresztą też o fejkowych zlewach instalowanych na dzień odbioru i tego typu historiach, ale co chciałem powiedzieć, że jednak prawdziwa wentylacja która odrobinę szumi, ona już wprowadza ten taki element, że, 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 że nie podsłuchujesz naturalnie czyjejś mhm. rozmowy obok. Tak, no te, taki do, jakby dobrze funkcjonujący lokal ogólnie powinien mieć wentylację mechaniczną. Nawet mhm. te kamieniczne, gdzie tak naprawdę w większości to jest grawitacja, ale pod kątem gastronomii lepiej mieć już wprowadzoną. Wentylację mechaniczną, wiadomo, że to jest jakiś koszt, i nie zawsze się tak super to da zrobić, bo mm -hmm. trzeba przeprowadzić na przykład komin przez 4-5 pięter, i to, jest, i to jest jakby duża rzecz. Natomiast te szumy, takie ogólnie to, co powiedziałeś, otoczenia, które wynikają z tego, że lokal ma, taki, mm -hmm. ma takie życie lokalu, chociażby samych sprzętów, nie wiem, lodówek pod blatem, to już oczywiście powoduje to, że inny szum wtedy, czy szept, czy głos w tym wszystkim się trochę gubi. No wiadomo, też wiecie, kierowanie muzyki z głośników. Też tak trzeba to robić, żeby to szło gdzieś, i w tym backgroundzie było fajnie słyszalne, ale też nie przytłumiało całej reszty. Mhm. To, ale to już są tak specjalistyczne rzeczy, że ja nawet czasem nie wiem. Muszę. Znaczy, nawet nie to, że ja czasem nie wiem. Ja tego nie wiem tak dobrze. Mhm. I posiłkuję się często jakimiś, e, jakimiś radami osób, które siedzą w tym na co dzień. Dobra. Proszę. Ja dzisiaj mam 100 pytań, do, 100 pytań do Wojtka. Słuchaj, przychodzi do ciebie klient, klientka, chcą zrobić kawiarnię i mówią kart blanche, tabula rasa, ty zaczynasz, ty projektujesz. Od czego zaczynasz i skąd ty czerpiesz inspirację, no bo powiedziałeś, że klienci przychodzą coraz częściej z dobrze zrobionymi moodboardami, to świetnie, a jak ty sobie tworzysz taki moodboard, to bardziej przeglądasz zdjęcia, przypominasz sobie podróże, gdzie byłeś, bardziej przeglądasz Magazyny wnętrzarskie, czy jeszcze gdzieś indziej tego szukasz, czy w ogóle wzorowanie się na innych kawiarniach i lokalach nie ma sensu? No to jest bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o inspirację, mm. ale załóżmy, że ktoś do nas przychodzi i daje nam tą możliwość wykazania się. Więc tak, uważam, że żyjemy w takim okresie, gdzie no, nie ma szans, żeby o nasze oczy się nie obijało masę, po prostu masę inspiracji w postaci takiej, że widziałem właśnie przed sekundą, jak fajnie ktoś zaprojektował kawiarnię w Berlinie. Albo jak fajnie wygląda właśnie w Seulu kawiarnia. I to, to, to mimowolnie, my to zobaczymy. I jak to zobaczymy, to już to do nas zostanie. I na pewno to będzie coś, co może nas zainspirować. No, jak powiem, powiem jakieś wiecie, projektant, że on się nie inspiruje innymi, no jakby ja też się nie chcę za bardzo inspirować. Chciałbym wymyślać wszystko sam. Ale ludzie już, teoretycznie wszystko, kiedyś gdzieś ktoś coś mógł wymyśleć. I nam się to gdzieś obije o oko, o, kąt, o kąt widzenia naszego. I, I to zostanie, bo to jakby też projektanci są ludźmi, którzy po prostu obrazem działają. Nie działamy tak tekstem, jak działamy obrazem. Więc mamy też taką zdolność do zapamiętywania szybkiego obrazu, więc więc to, to jest rzecz, która na pewno inspiruje. I to mimowolnie. Ale reszta to jest oczywiście już później, żeby. Okej, okay, ale załóżmy, że zobaczyliśmy, coś, co nam się spodobało. Nie chcemy oczywiście tego opiować, bo to jest, to jest po prostu błąd. Uważam, że nie powinniśmy tak przy jeden do jeden czegoś. czegoś... Kopiować. Ale są też takie miejsca. Są, są, ale załóżmy, jak ktoś jest ambitnym projektantem, który chce, wiecie, stworzyć coś wyjątkowego, no to niech to filtruje i w sensie pewnie tak też robią inni architekci, że filtrują później te pomysły, te rzeczy, które gdzieś tam do nich napłynęły, ale właśnie często fajne inspiracje znajduje się chociażby, nie wiem, wiecie, w przyrodzie, bo przyroda y, ma fajne kolory i y, nawet fajne, super formy, tak? One często są takie, że próbujemy odtwarzać, ale chociażby te zestawienia kolorystyczne. Jedziecie do Włoch, patrzycie na Morze Śródziemne, parasolki kolorowe, wiecie ludzi skaczących do wody, już ten kadr określa tam konkretną kolorystykę. Jedziemy w Alpy i widzimy zupełnie inne kolory, i na pewno kolorem można się inspirować w naturze. To jest coś, co jest co jest super, a wiecie, ale też wielu inspiruje, nie wiem, tekst, który przeczytali przed chwilą mhm. i coś tam w głowie się pojawiła, jakaś wizja. To jest też super. To, to już trochę pewnie zależy trochę od, od jakiejś umiejętności. Natomiast ja, no, myślę, że świat otaczający, taki ogólny, to jest coś, co mnie inspiruje na pewno. Zestawiony właśnie z tymi bodźcami, które do mnie przypływają codziennie. Do plus inspiracje mocne Trochę rzeczami, które już w historii były i które obiektywnie są docenione, plus ja doceniam chociażby jak różne style, które były wcześniej e, na arenie i nie wiem, jak niech będzie ten Bauhaus, czy modernizm, czy niech będzie barok. No, no. Ogólnie ludzie je lubili, i mm. teraz można się też tym, też tym w jakiś sposób zainspirować i może to fajnie prze, przełożyć na, na formę y, tą współczesną. Myślę, że postmodernizm, który teraz jest super, super dużo ciekawych realizacji, które gdzieś o to zahaczają. No, dobrze, Krzysiu, nie, 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 Aga, pytaj. Nie, chciałam zapytać, czy widzisz właśnie jakieś trendy na najbliższe, na najbliższe lata w, w designie kawiarni, czy coś twoim zdaniem będzie się jakoś mocno przebijać, czy, czy na coś warto zwrócić uwagę? Tak, mam pewne spostrzeżenie. Właśnie to jest to odnośnie tego, co widzimy od tego przeprojektowania. Załóżmy, trend w Skandynawii będzie taki, jak dalej jest i oni będą dalej szli bardzo naturalnie i te, oni mają jakąś taką umiejętność, że nic prawie nie muszą zrobić, a to ne, Wygląda super, super się tam przyjemy. Jest piękne krzesła, e, super drewno. No to są te materiały. Tak. I, I to jest takie realne, prawdziwe, i oni tak będą projektować. E, załóżmy na tych takich, e, na, na, na rynkach bardziej otwartych, załóżmy typu niech będzie. Ja nie mówię, że oni nie są otwarci, tylko oni po prostu mają taką naturę, e, która, która im ułatwia i pozwala projektować tak naturalnie. A niech będzie, że weźmy Berlin, który jest jakby tym centrum takiej jakby innowacji. W gastronomii, a, no, wydaje mi się, że właśnie będzie, to wszystko będzie trochę dojrzewać i coraz mniej, moim zdaniem, będzie takich wnętrz przebodźcowanych kolorem, fakturą i jednak ta jakość będzie, y, będzie jakby ważna. I myślę, że, że, że to, to, to też się gdzieś tam pojawi, bo no, to też widać trochę, jakie, jaki typ projektowania, odniesienia do czego, inspirowania się którymi na przykład artystami czy architektami w przyszłości, teraz są na topie, i to są takie rzeczy bardzo właśnie o tym, bardzo realne, takie też kraftowe. W sensie wydaje mi się, że przyszłość oczywiście jest w tym, żeby robić dobry detal, który jest nietypowy i nie niesztampowy. Po prostu nawet wiecie, sięgając po jakieś rzemiosło takie, które było robione 100 lat temu, a nie to, że lecimy MDF i malujemy go proszkowo. Może trzeba będzie właśnie brać, wiecie, ramę drewnianą i ją malować farbą taką a, olejną, trochę te, tego typu. A trendy w Polsce? Słuchaj, nie, nie wiem. <laughs> proszę, Wojtek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. wiem że, nie wiem, jakie będą trendy. Mm -hmm. Przepraszam, bo ja nie chcę też, żeby się na mnie dużo osób obraziło. Mm -hmm. Ale jestem jedną. Oczywiście... Po tym podcaście wydaje mi się, że więcej osób się obrazi na mnie niż tak. tak. Więc nie, nie wiem, jakie będą trendy, ale jestem pewien, że powstanie kilka bardzo podobnych lokali w konkretnym, wiecie, mm -hmm. trendzie. Bo jest coś takiego, że OK, były łuki, było Lastrico i powstało 20 takich knajp. Mm -hmm. uh, więc to pewnie gdzieś tam. Na pewno będzie takie multiplikowanie jakichś pomysłów, jakiegoś trendu, który jest, ale jaki będzie trend w Polsce? Nie. A się, że do minimalizmu kiedyś w Polsce dojdziemy? Czy to jest takiego, takie nasze, Takiego, że... takiego prawdziwego, czy na przykład japońskiego minimalizmu. Mm -hmm. Wiesz, za, nim, za minimalizmem właśnie idzie ogromna i wysoka jakość. I to wtedy rzeczywiście jest minimalizm, który ma taką moc, że wiesz, sta, wiecie, że stają... Włosy dęba, i masz dreszcze. Ale pewnie, żeby to robić, potrzebne są super materiały. Jeżeli nas będzie stać na to, żeby korzystać z super materiałów, i, i takich realnych, i się na to odważyć, to myślę, że tak. Ale to wiecie, na przykład są granity, które są w Polsce na nagrobkach. I każdy powie, Jezus maria, jaki granit. Na nagrobku go widziałem i każdemu się źle kojarzy. Dla mnie już nawet taki bar z takiego nagrobkowego. Kamienia będzie miał mocniej większą moc niż obłożony płytkami ala lastrico. Mm -hmm. Czy masz na koniec jakąś złotą radę dla przyszłych właścicieli kawiarni w projektowaniu? Jakby... Co zrobić, żeby, co zrobić na początku? Z czym się zgłosić do projektanta? Zaufać, e, zaufać <grym> architektom. <grym> no to tego ci życzymy, takich klientów właśnie. Znaczy, y, y, powiem wam tak, że mam szczęście do tego, że e, pracuję z klientami, którzy są bardzo świadomi. Często mają już jakieś swoje kawiarnie czy restauracje na koncie. Ja też się od niej wiele uczę i naprawdę super to jest, to jest świetne mieć po drugiej stronie osobę, która, która, tak, która też cię inspiruje i często jest tak, że wrzuca pomysł, który ty później rozwijasz. I jakby tworzy się ten, fajnie działać w takiej kooperacji, że to wszystko super się, się spina. Jeden z właścicieli krakowskich kawiarni ma tak rozpykane, wiecie, ergonomię baru, że jak teraz przerabialiśmy kawiarnię na większą, to po prostu ja, ja nie wiedziałem, że są takie super sprzęty już na rynku teraz. Więc też widzicie. No to jak jest flow z właścicielem, a zazwyczaj jak się do nas na przykład zgłaszają ludzie, to mamy takie flow, to ta to, to, to niść porozumienia jakby pozwala projektować tak intuicyjnie. Bardzo dziękujemy. W takim razie za rozmowę. Wojtek Bardzo Nowak, architekt, Dzięki. studio. A jak się, się. nazywa na studia? Nowy? Ja mówię N-O-W-W. n o, -w -w. N -o -w -w niektórzy mówią nał i mówią, że jestem głupi, że mówię www. No więc <noise> obydwie formy po są poprawne. poprawne. Okej, okay. no to tak specjalnie tutaj podkreśliliśmy nazwę, żeby każdy mógł sobie wyszukać Dzięki. później na Instagramie Dziękujemy. i, i na przejrzeć. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie Nagranie i produkcja Studio Plac.